Rozpoczynamy drugi półfinał konkursu Wirtuozi V4 Plus, międzynarodowy talent show. Wyjątkowe. Zagrałaś tak delikatnie. Zadziwiające. Czy jestem utalentowany? I trudne chwile. To nie była łatwa decyzja. W poprzednim odcinku pięcioro młodych muzyków zakwalifikowało się do finału. Kto dołączy do nich dziś? Dowiemy się już za chwilę. Poznamy kolejnych 10 uczestników, którzy wystąpią przed międzynarodowym jury. Gospodarzami są polska prezenterka i tancerka Ida Nowakowska oraz król niemieckiej telewizji, ekstrawagancki Tomasz Gottschalk, który mówi nie tylko językiem wielkich gwiazd, lecz także językiem dzieci i muzyki. Postaram się wyglądać jak Justin Bieber, tak będzie dobrze. Dziś wieczorem muzyka klasyczna po raz kolejny nas rozbawi. Myślałeś kiedyś o duecie? Oraz wzruszy. Ten chłopak jest po prostu pełen radości. Amiro, wzruszyłaś mnie do łez. Będziemy również świadkami nieoczekiwanych zdarzeń w studiu. Dobrze się czujesz? Tak. Rozpocznijmy drugi półfinał Wirtuozów V4 Plus. Jesteście naszą przyszłością. To drugi półfinał programu Wirtuozi V4 Plus, międzynarodowy talent show. Powitajmy dwójkę naszych gospodarzy, Idę Nowakowską i Tomasza Gottschalka. Dobry wieczór. Wspaniale. Dobry wieczór Państwu. Witamy widzów z 5 krajów, w których można nas oglądać. Węgier, Czech, Polski, Słowacji i Serbii. To program Wirtuozi V4 Plus, międzynarodowy talent show, który naszym zdaniem jest przyszłością muzyki klasycznej. Pokażemy największe muzyczne talenty z 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Serbii. Latem w każdym z krajów odbyły się przesłuchania, a pierwszy półfinał mogli Państwo oglądać w zeszłym tygodniu. Jestem pewien, że go Państwo widzieli, a jeśli nie, to macie ostatnią szansę, bo to jest drugi półfinał, w którym podobnie jak w pierwszym, dwóch uczestników z każdego z krajów wystąpi przed międzynarodowym jury. Erika Miklosza, sopranistka, solistka węgierskiej opery państwowej, jurorka węgierskiej wersji programu Wirtuozi. Jestem zdumiona, że będąc tak młodym, można wyrazić siebie na tak wysokim poziomie. Nemanja Radulović, skrzypek z Serbii. To wielkie wyróżnienie być częścią tego wydarzenia, poznać różnorodne światy każdego z zawodników. Gabriela Bohaczowa jest założycielką czeskiej agencji Art News. Czuję się zaszczycona reprezentując Czechy. Zobaczymy nasze młode talenty, 4 młodych muzyków, z których każdy gra na innym instrumencie. To bardzo ekscytujące. Peter Valentovich, dyrygent i pianista ze Słowacji. Uważam, że nieustanne wyszukiwanie talentów jest bardzo ważne dla świata muzyki klasycznej, żebyśmy mieli jak najwięcej nowych artystów. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę zasiadać w jury tego wspaniałego projektu. Alicja Węgorzewska, śpiewaczka operowa i dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej. Jestem zaskoczona. Muzyka klasyczna jest zwykle pokazywana w sposób bardzo ascetyczny. A tu scenografia, światła stanowią wspaniałą oprawę dla tych młodych talentów. Wtedy niech się dzieje, co chce, wtedy niech się dzieje, co chce.
Chciałbym ponownie przywitać nasze jury. Panie, wyglądacie pięknie, jak zawsze. Panowie wyglądają w porządku, jak zwykle. Zacznijmy. Oczywiście. Jak zawsze, jedno krzesło jest puste, a osoba, która na nim usiądzie, będzie na pewno wyglądała doskonale, bo to miejsce dla super sędziego. W drugim półfinale, tak samo jak w pierwszym, wystąpi po dwóch uczestników z każdego kraju i tylko jeden muzyk z każdego kraju awansuje do finału. Decyzję o tym podejmie sędzia z kraju wykonawcy, oczywiście biorąc pod uwagę opinię innych sędziów oraz super sędziego. Rzecz jasna, oboje mamy nadzieję, że i my dotrwamy do finału. Tak, zobaczymy, co się wydarzy. Tego nie wiemy. Nie. Pozwólcie, że przedstawię znanego na całym świecie rosyjskiego skrzypka i dyrygenta Maksima Węgerowa. Najbardziej rozchwytywany, jeden z najlepszych skrzypków na świecie. Maksim Węgerow jest dwukrotnym laureatem nagród Gramofon, Grammy i Edison. Gdy miał 4,5 roku, zaczął grać na skrzypcach, a w wieku 5 lat dał swój pierwszy koncert. W wieku 10 lat wygrał pierwszy międzynarodowy konkurs, a jako 15-latek podpisał kontrakt z jedną z najbardziej prestiżowych niemieckich wytwórni płytowych. Po 30 spełnił swoje wieloletnie marzenie, jakim było wystąpienie w roli dyrygenta. Jak mówi, skrzypkiem został tylko dlatego, żeby pewnego dnia móc dyrygować całą orkiestrą. Jako ceniony wykonawca regularnie koncertuje na najważniejszych scenach świata, takich jak Carnegie Hall i Royal Albert Hall. Jest profesorem na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu i Royal College of Music w Londynie. Uważam, że program ma niesamowitą oprawę. Scenografia jest tak przyjazna, ciepła, zachęcająca. Jego pasją jest pomaganie dzieciom i wspieranie młodych talentów. Robi to nie tylko jako profesor i juror międzynarodowych konkursów, ale również jako pierwszy muzyk klasyczny mianowany ambasadorem dobrej woli UNICEF-u. Jestem pewien, że wiele dzieci oglądających ten program powie: jestem pod wrażeniem harfistki, pianisty czy skrzypka. Też chciałbym tak grać. Dajcie mi instrument. Tak bym powiedział na miejscu widzów. Takich wrażeń nie da się zapomnieć. A oto we własnej osobie Maksim Węgerow. Witaj w naszym programie. Jak wiesz, chcemy przekazać młodym ludziom przesłanie, że muzyka klasyczna nie jest czymś dziwnym i nudnym. To zabawa, emocje, jest po prostu fajna. Jest fajna, to prawda. Nie ma za dużej różnicy pomiędzy zespołem Coldplay a Rachmaninowem, ale nikt w to nie wierzy. Ty sam jesteś młody. Wiele osób ze środowiska muzyki klasycznej obawia się, że młodzi ludzie już nie wierzą w klasykę, a ty masz jeszcze nadzieję? Jak najbardziej. Muzyka daje nam ogrom nadziei, a oprócz tego jest świetną rozrywką. Wydaje mi się, że podstawowy warunek, kiedy zaczynasz naukę, to czy lubisz grać? Czy będziesz się bawił? Obiecujesz kochać to, co robisz? To wszystko. I dziś udowodnimy, że muzyka klasyczna jest zabawą. Tak, tak, jest pełna radości. Widzę, że dla ciebie jest świetną rozrywką. Tak, masz namiętność w oczach. Możesz zająć swoje miejsce, krzesło supersędziego. Życzę powodzenia. Jestem zaszczycony, nie mogę się doczekać. To wyróżnienie, że z nami jesteś. Dziękuję. Maksim Węgerow zaczynał jako mały chłopiec. Wiem, nie umiem sobie nawet wyobrazić go jako 5-latka. Tak jak poprzednio, uczestnikom będzie towarzyszyć jedna z najsłynniejszych węgierskich orkiestr symfonicznych. Orkiestra Budafok Dohnányi, dyrygowana przez Gabora Holerunga. Przypomnijmy sobie zasady konkursu Wirtuozi V4+. I zobaczmy, co jest stawką w rywalizacji. Zobaczmy, jakie nagrody czekają na najlepszych.
Konkurs Wirtuozi V4 Plus Międzynarodowy Talent Show składa się z czterech części. Dwóch półfinałów, masterclassów i superfinału. W półfinałach weźmie udział po dwóch zawodników z każdego kraju. Każdy sędzia po konsultacji z innymi jurorami oraz supersędzią zdecyduje, który z zawodników z jego kraju powinien przejść do następnej rundy. Oznacza to, że dwóch zawodników z każdego półfinału weźmie udział w warsztatach mistrzowskich. W ich trakcie sędziowie nie podejmą decyzji, a jedynie doradzą zawodnikom. W superfinale obaj zawodnicy ponownie wystąpią na scenie. Wówczas na podstawie ich występów zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. Po jednym z każdego kraju. Tych pięcioro wykonawców otrzyma szansę na nagranie płyty oraz otrzyma nagrody w wysokości 15 tysięcy euro. A zatem niech rozpocznie się konkurs. Dla mnie to zawsze trochę smutny moment, bo muszę pożegnać się z Idą. Ona świetnie sobie radzi z młodzieżą tam za kulisami. Wspiera ich, bo to przecież bardzo trudne dla tych maluchów, żeby wyjść na scenę. Jesteś trochę jak mama i starsza siostra w jednej osobie. Tak, jestem przyjaciółką, mamą, tak jak powiedziałeś, każdą z tych osób, ale muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem ich zachowania, tego, jak to wszystko znoszą. Często mam wrażenie, że to ja jestem bardziej zestresowana niż one. A jeśli oglądacie nas w domu, macie 6 lat i mówicie, chcę poznać tę młodą panią, to najlepszym sposobem będzie rozpoczęcie nauki gry na skrzypcach albo fortepianie, a pewnego dnia znajdziecie się tutaj i ona się wami zaopiekuje. Widzimy się za chwilę. A teraz powitajmy na scenie najmłodszą uczestniczkę konkursu Wirtuozi V4+. Słodkiego małego aniołka, który jest wirtuozem saksofonu, pomimo że ma dopiero 8 lat. Krystyna Basić. Nazywam się Krystyna Basić, mam 8 lat. Zaczęłam ćwiczyć w wieku 3 lat. Kocham saksofon, to jak wygląda i brzmi. Uwielbiam na nim grać. Brałam udział w wielu międzynarodowych konkursach, ale to mój pierwszy konkurs węgierski i jestem szczęśliwa, że mogę tu być. Sędziowie zawsze witają ją z wielkim uśmiechem i entuzjazmem. Uwielbiają jej słuchać. Niemal zawsze otrzymuje od nich duży aplauz. Dostałam rolki od babci. Kiedy tylko je założyłam, od razu je pokochałam. Lubię zoo. Do tej pory byłam tylko w serbskich zoo i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę węgierskie. Kiedy dorosnę, chcę zostać najlepszą saksofonistką na świecie. Na scenie Krystyna Basić z Serbii. Thank you.
Krystyna. Cześć, Krystyno. Cześć. Na początek muszę ci zadać pytanie, bo wiesz, on gra na skrzypce. Nemanja, skrzypkowie nigdy nie robią tak, a saksofoniści zawsze. Dlaczego? No nie wiem. Robimy coś podobnego, prawda? No, coś tam robimy. To pomaga zachować równowagę, wiesz? Zachowanie równowagi, tak. On jest szefem. Byłaś wspaniała. Z jednej strony zupełnie wyluzowana, z drugiej strony anielska, tak jak powiedział Tomasz. Ale to zupełnie nie odciągnęło mojej uwagi od sposobu, w jaki grałaś. To było bardzo interesujące. Cieszę się, że wybrałaś ten utwór. Zagrałaś znaną melodię na zupełnie innym instrumencie, w unikalny sposób. Gratuluję. Jestem z ciebie bardzo dumny. A zatem, Krystyno, jak ma na imię ten pies? Mogę go dotknąć? Już za późno. Fitia. Lubi saksofon? Tak. Tak, Gabrielo, chciałabym ci pogratulować bardzo ładnego występu. Jesteś najmłodszą artystką w konkursie i oszołomiłaś mnie naprawdę. Muszę to powiedzieć, bardzo podobają mi się twoje buty. Jesteś wspaniałą, młodą damą, a te buty odzwierciedlają twój temperament. Życzę ci powodzenia w przyszłości, już teraz jesteś niesamowita. Dziękuję ci. Dziękuję. Widzicie to? On stracił ucho. Kto to zrobił? To nie ja. To się stało już jakiś czas temu. Nie wiem jak, ale to nieważne. Możesz jeszcze zagrać trochę dla mnie, a ja potańczę z psem? Krótki fragment karawanu? Ale ja nie gram muzyki do tańczenia. Maksim, słyszałeś, żeby ktoś kiedyś tak grał na saksofonie? To niebywałe. Twój występ nas zahipnotyzował. Wszyscy chcieliśmy tańczyć. Ale ona nie pozwoliła, by wam tańczyć, bo nie gra do tańca. Tak głęboko czujesz muzykę. Wydaje mi się, że z twojego powodu mnóstwo dzieci będzie chciało zacząć grać na jakimś instrumencie. A ty wspaniale wypromowałaś saksofon. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem i nawet jeśli ona mnie nie lubi, ja ją kocham. Kiki, Tomas powiedział, że na wszystkich zrobiłaś wrażenie, ale że jego nie lubisz. Musisz go chyba jednak trochę lubić, jest zabawny, prawda? Kto? Tomas. No... Masz świetnie opanowany oddech. Umiałabyś zagrać jedną, naprawdę długą nutę? Tak. Tyle mi wystarczyło, żeby zatańczyć. Dziękuję. Było wspaniale. Kiedy gram w domu, brzmi to nieco inaczej i potrzebuję dużo powietrza, żeby utrzymać dźwięk, a i tak zawsze mi go brakuje. Jeśli zaczyna ci brakować oddechu, musisz wciąż próbować, ale jeśli to nie pomaga, to trzeba przestać. To bardzo niezdrowe, kiedy zbyt długo brakuje tlenu. Tak, oczywiście, możesz się przytulić. Na scenie byłaś taka opanowana. To jedyne słowo, jakie przychodzi mi na myśl. Opanowana. Doprawdy niewiarygodne. Prawdziwy, młody talent. Jestem pewna, że jesteś dumną mamą. Czy Krystyna dużo ćwiczy w domu? Jestem bardzo dumna. Moja córka jest wspaniała. Oczywiście ciężko pracuje, kocha to, co robi, ale musi bardzo dużo ćwiczyć, żeby grać na takim poziomie. Masz naprawdę fajną córeczkę. Nasz następny młody muzyk to Eliška Tkadličíková z Czech.
Ma 18 lat. Uwielbia magię, tajemnice oraz zwierzęta, które łączą w sobie te dwie rzeczy. Koty. Oto ona. Nazywam się Eliszka Tkadliczikowa. Mam 18 lat. Pochodzę z Ołomuńca w Czechach. Studiuję grę na fortepianie w konserwatorium w Kromieryżu. Uczę się również w liceum Heiczin w Ołomuńcu. Koty to moje ulubione zwierzęta. W domu mam dwa i kiedy gram na fortepianie, są zawsze ze mną. Uwielbiają słuchać muzyki klasycznej. W wolnym czasie, kiedy nie ćwiczę, czytam i piszę wiersze. Bawi mnie również robienie sztuczek karcianych, choć mało kto o tym wie. Cześć, jestem Tommy Goddar. Eliszka. Też jestem magikiem. Wiem, że to też twoja pasja. Pokażesz mi jakąś sztuczkę? Dziewięć, dziesięć, jedenaście, to twoja karta? Tak. Piątka? Jesteś naprawdę dobra. Jest bardzo miła i dobra w tym. Na pewno jest też wspaniałą pianistką. Moim podstawowym celem jest stworzenie za pomocą muzyki więzi ze słuchaczem. Możliwość przekazania mu, że muzyka klasyczna nie musi być czymś bardzo poważnym. Może być zabawą. Jest w stanie objąć wszystkie emocje, jakie są na świecie. To chciałabym osiągnąć. Na scenie Eliszka Tkadliczikowa z Czech. Thank you.
Brawo! Dokonała tego. Cześć, Eliszko. Jesteś wysoką dziewczyną. Tak. Fortepian i Czajkowski. To jak rockowi wyjadacze klasyki. Twardzi zawodnicy. Tak. Twoja mama jest nauczycielką języka angielskiego, tak jest. A więc twój angielski jest lepszy od mojego. Ale nie chcę odbiegać od twojego pięknego występu. Dlatego myślę, że powinnaś potrenować swój czeski, rozmawiając z Gabrielą. Eliszko, po pierwsze jesteś wspaniałą, młodą damą. To taka radość móc patrzeć na ciebie. Nie tylko dlatego, że jesteś cudowna, ale masz również charyzmę na scenie. Jesteś do tego stworzona. Dziękuję za miłe słowa. Eriko, najpierw powiem, że wyglądasz jak top modelka, ale to nie jest teraz najważniejsze. No, może trochę. Zagrałaś z poczuciem pewności. Jesteś łagodna, delikatna, skromna. A w twojej interpretacji najbardziej podobało mi się to, że przez cały czas granie sprawiało ci wielką przyjemność. Wspaniale współpracowałaś z orkiestrą i dyrygentem. Dlatego mogłaś czerpać przyjemność ze wszystkiego, co tu się działo. Teraz sprawdźmy, jak ci dwaj panowie od smyczków znają się na fortepianie. Maksimie? Eliszko, wspaniały występ, zdumiewający. Zaimponowałaś mi umiejętnościami technicznymi, które z czasem pozwolą ci się wspiąć na jeszcze wyższy poziom. A skoro interesujesz się magią, to możesz jej trochę użyć, zwłaszcza przy Czajkowskim. Wiesz, w tych różnorodnych rytmach rosyjskich tańców wydaje mi się, że czasem mogłabyś bardziej ryzykować. Wszyscy zakochaliśmy się w lekkości i jasności twojej gry. Czajkowski, pamiętam, jak zawzięci są niektórzy muzycy, grając jego utwory, a ty grałaś lekko, czyli można to zrobić. I pozostań taka, a jak ci powiedzą, jak cię będą zachęcać, żebyś była ostrzejsza, to i tak się nie zmieni. To była bardzo ważna życiowa rada ode mnie, dziękuję. Jestem twoim fanem numer jeden. A do tego pasujemy do siebie kolorami. Wezmę tylko talizman, który dostałam od przyjaciela i możemy iść. Pokaż mi go. To dobry amulet. Umiesz robić z nim sztuczki, żeby zniknął albo coś takiego? Nie, tylko z kartami. To jest takie ładne i naprawdę ci pomaga. A moja gra na fortepianie jest taka niedobra. Możesz spróbować z tym. Nie wiem, czy mi pomoże. Znam tylko to. Za każdym razem, kiedy wchodzę do jakiegoś domu, robię tak. Mozart. A później mówię, macie ładny fortepian. I tyle. I teraz robię to samo. Talizman mi nie pomaga, więc go zatrzymaj. Dziękuję. Bardzo doceniam to, że Martin był tutaj ze mną i mnie wspierał. Przyznam, że nie spodziewałam się, że spotkam tutaj tak wspaniałego przyjaciela. Jestem bardzo szczęśliwa, że tak się stało. Poznaliście się tutaj i zaprzyjaźniliście się? Tak. Poznaliśmy się jeszcze przed przylotem. Pamiętasz, kiedy spotkaliście się po raz pierwszy? Tak. Jak to wyglądało? Napisałem do Eliszki z pytaniem, jak tutaj dotrze, bo wiedziałem, że też przyjeżdża. A ona mi odpisała, że przyjedzie pociągiem. Więc po raz pierwszy spotkaliśmy się w pociągu. Och, to słodkie. Oprócz przedłużających się prób i przygotowań do konkursu, dzieci biorą udział w różnych aktywnościach na terenie Budapesztu. Miały okazję dostać się za kulisy prestiżowego miejsca, jakim jest Węgierska Opera Państwowa. Możecie udać się tam z nimi. Witam w należącym do opery studiu Eiffel Art. Wchodzimy do jedynego na Węgrzech studia, gdzie można nagrywać wielkie orkiestry. Pierwsze nagranie tutaj odbyło się z udziałem Maestro Domingo, którego na pewno znacie i cenicie. Zawodnicy mogli odwiedzić pracownie artystyczne w dniach poprzedzających premierę. Najbardziej podobały mi się te sale, w których różne funkcje zostały specjalnie zaadaptowane na potrzeby dużej liczby widzów i gości. Wspaniale musi być oglądać tutaj przedstawienia. Wszystko mnie fascynuje. To miejsce podoba mi się najbardziej. Tak to sami nawias patrzyło.
Młodzi muzycy mieli szansę udać się za kulisy do pracowni artystycznych, krawieckiej, perukarni i stolarni. Tutaj powstają wyjątkowe kostiumy operowe i rekwizyty. Cieszę się, że miałam okazję zobaczyć te miejsca. Dzięki temu mam wyobrażenie o pracy, która odbywa się za kulisami. Zdałam sobie sprawę, jak żmudna jest to praca i podziwiam wszystkie osoby, które biorą udział w produkcji od tej strony. To jest coś, czego widzowie operowi praktycznie nigdy nie zobaczą na scenie. Wow, to wyglądało na wspaniałą wycieczkę. Szkoda, że nie mogłam tam być. Te dwie młode damy pragną zostać sławnymi śpiewaczkami operowymi. I jestem pewna, że nimi zostaną. Jak się czujesz między tymi wszystkimi kostiumami i w tej całej atmosferze? Trochę się denerwowałam, ale starałam się cieszyć każdym momentem. Budapeszt to takie piękne miasto. Fascynuje mnie. Panuje tu fantastyczna atmosfera, tak samo jak w konkursie. Wspaniale spędzam czas. Nazywam się Alżbeta Rehakowa. Mam 18 lat i śpiewam od wczesnego dzieciństwa. W domu mówią, że potrafiłam śpiewać, zanim zaczęłam chodzić. Poza muzyką kocham gotować. W sumie to jedno z moich największych hobby. To dla mnie zaszczyt, że zostałam wybrana do uczestnictwa w konkursie Wirtuozi V4+. Z Vanessą znamy się ze szkoły. Bierzemy lekcje śpiewu u tej samej nauczycielki. Wspieramy się nawzajem. Nie ma między nami rywalizacji i żadna z nas nie życzy drugiej czegoś niedobrego. Dajemy sobie z tym radę bez problemu. Zobaczymy, jakie będą wyniki, ale będziemy kibicować sobie nawzajem. Alżbeto, zaraz wychodzisz na scenę. Czy chcesz zrobić coś specjalnego, co zawsze robisz przed występem? Tak, mamy taki swój rytuał na powodzenie. Wykonujemy go zawsze przed wyjściem na scenę. Najpierw kopniak, potem krzyżyk. Myślę, że jesteście doskonałym przykładem pięknej przyjaźni i chciałabym, żeby każdy na świecie miał takiego przyjaciela dla siebie. No to teraz kopniak i krzyżyk. Dobrze. Pójdzie ci wspaniale. Dziękuję ci bardzo. Na scenie Alżbeta Rehakowa ze Słowacji.
Dobry wieczór, Elżbeto. Mieliśmy skrzypka, saksofonistów, a nawet akordeonistów, ale oczywiście głos to także instrument. Zatem wśród naszych sędziów mamy dwie śpiewaczki operowe. Zacznijmy od Eriki. Czy kiedykolwiek śpiewałaś tę partię? Nie, nie zdarzyło mi się. Śpiewałam partię Musetty. Ale możesz powiedzieć coś na temat tego występu? Oczywiście, że mogę. Jestem zaskoczona. Masz 18 lat i śpiewasz tak dobrze, naprawdę. Twój głos jest wspaniale postawiony. Musisz utrzymać go w tej formie. I zawsze śpiewać prosto z serca. Alicjo, ty też jesteś koleżanką po fachu. Co o niej myślisz? Zacznijmy od tego, czym dysponujesz. Masz piękną barwę głosu. Do tego aria, którą wybrałaś, nie jest często wykonywana, bo cyganeria Leon Cavalla nie jest tak popularna jak ta Pucciniego. Moje gratulacje. A moja rada jest taka, żebyś za szybko nie zabierała się za romantyczny repertuar. Rozpoczynając swoją karierę, pozostań chwilę dłużej przy Mozarcie, Bachu, uspokój swój głos, a później możesz sięgać prawdziwej głębi, tam, gdzie leży twoja dusza. Gratuluję. Dziękuję. No i wreszcie człowiek, który będzie do ciebie mówił w twoim języku. Peter, proszę. Mogę do ciebie mówić Betka? Tak. Masz przepiękny głos. Dziękuję. Piękną barwę. Oprócz wspaniałych, wysokich dźwięków, świetnie śpiewałaś też w piano. Tak, trzymaj. Pozwól, że cię spytam, dlaczego akurat ten utwór? Dlaczego Leon Cavallo? To była tak jakby spontaniczna decyzja. Bardzo lubię tę arię, więc ją wybrałam. Wspaniale mi się ją śpiewało. Można powiedzieć, że mnie urzekła i dlatego ją wybrałam. Masz wspaniały głos i ogromny talent. Gratuluję. Myślałaś kiedyś o duecie? Nie, nie myślałaś. Możemy o tym porozmawiać. Bardzo dziękuję. Wspaniale było cię poznać. Miłego wieczoru. To bardzo delikatna kwestia, że te dziewczęta chcą już śpiewać wielkie arie i spieszą się do tego. To bardzo niebezpieczne, bardzo. Możesz przeforsować swój głos, dokładnie, i zniszczyć go. Powinna bardzo uważać i nie spieszyć się. Betka, zrelaksuj się, nie musisz się już stresować. Już niedługo będziesz kibicowała i trzymała kciuki za Vanessę. Kolejny na scenie wystąpi wirtuoz fortepianu Maciej Smoląg. 17-letni zawodnik z Polski lubi jeździć na rowerze. Wiemy zatem, że umie używać pedałów w rowerze, ale zobaczymy, jak radzi sobie z pedałami fortepianu. Oto on. Nazywam się Maciej Smoląg, mam 17 lat. Pochodzę z miasta na zachodzie Polski. W wieku 6 lat rozpocząłem swoją przygodę z fortepianem. Od samego początku ten instrument bardzo mi się podobał. Aktualnie mieszkam w Bursie, 500 km od domu. Uczę się jego w Warszawie. Jednym z moich ulubionych przedmiotów w szkole jest matematyka. I z tego też względu lubię różne logiczne układanki czy łamigłówki. Lubię również grać w szachy. W szachy nauczył mnie grać mój dziadek, kiedy byłem bardzo mały. I zawsze chętnie, kiedy się spotykamy, zawsze chętnie gramy. Kiedy wracam do domu, zawsze proszę mamę, abyśmy pojechali czy to nad jezioro, czy na rower, czy do lasu, abyśmy poobcowali troszkę z przyrodą, ponieważ bardzo mi tego brakuje, a w wielkim mieście niestety takich rzeczy nie ma. Dla mnie w programie Wirtuozi nie chodzi o rywalizację, tylko żeby poznać wspaniałych innych muzyków z innych krajów oraz żeby świetnie zaprezentować się. On stage. Na scenie Maciej Smoląg z Polski.
Nie wiem, co o tym pomyślicie, ale to mój rodak, mój człowiek. Macieju, brawo. Dawaj drugą. Dziękuję.
No i to jest prawdziwe polskie serce. To nieprawdopodobne. Patrzyłem, a to wszystko działo się tak szybko. Przy laptopie też jesteś szybszy od swoich kolegów? Teraz w trakcie tutaj pandemii to miałem okazję się nauczyć szybko pisać. Tak. Jest miłym, młodym chłopakiem. Zastanawiam się, czy może szukasz takiego talentu, skoro pracujesz w operze z orkiestrą. Czy to nie jest ktoś, kogo wpisałabyś na listę przyszłych wykonawców? Absolutnie. Na przyszłoroczny festiwal Mozart Junior bierzemy Macieja na pewno. A grasz też Mozarta? Tak. Weźmiemy cię na festiwal Mozart Junior. To był Liszt i to było sprytne, żeby grać Liszta w Budapeszcie. Tak, jesteś spryciarzem. Gabrielo? Macieju, gdybym mogła i gdyby nie było pandemii, podeszłabym do ciebie i wyściskała. Jesteś trochę nieśmiały, ale nie powinieneś. Możesz być dumny z siebie i z tego, co nam przed chwilą pokazałeś. Jesteś wspaniałym wykonawcą, masz znakomitą technikę, jestem w szoku, naprawdę gratuluję. A teraz powinieneś jej powiedzieć, w ogóle nie jestem nieśmiały. W ogóle nie jestem nieśmiały. Widzicie? Eriko? Też myślałam, że jesteś nieśmiały. Nie wiem, odniosłam takie wrażenie. A do tego kocham ten utwór. To mój ulubiony. I Tomasz miał rację. To był dobry wybór, żeby go zagrać tutaj w Budapeszcie. Jestem zachwycona tym, jak zbudowałeś emocje. Od nieśmiałego, skromnego chłopca do siłacza, potężnego mężczyzny. Gratuluję ci. Bardzo dziękuję. 3 na 3 obecne tu kobiety chciałyby cię wyściskać. Czy też tak się dzieje po twoich koncertach, że przychodzą dziewczyny i chcą cię przytulać? Myślę, że byłoby wspaniale. Mogę jedynie powiedzieć dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Thank you, Maciej. Thank you very much. Dziękuję, Macieju. Cieszy mnie to, że 3 członkiniom jury podobał się mój występ. Jestem szczęśliwy, że tak zareagowały. Mam nadzieję, że w przyszłości przyjdą na mój koncert. Potrafię go sobie wyobrazić, jak przez cały dzień prowadzi seminaria. A ile godzin ćwiczyłeś wczoraj przed dzisiejszym występem? No myślę, że tak. Myślę, że 6 godzin, coś takiego było. 6 godzin? Naprawdę? Z przerwami, oczywiście, tak, z przerwami. Także tego się tak nie czuję. Ale tylko występ cały? Tak, znaczy no, ćwiczenie, tak. Gratulacje. Lana Zorjan pochodzi z Serbii. Ma 11 lat i ponad 40 nagród w międzynarodowych konkursach muzycznych. Nie jest to wielkim zaskoczeniem, bo muzykę ma w genach. Jej ojciec jest śpiewakiem operowym, a matka skrzypaczką. Nazywam się Lana Zorjan. Mam 11 lat i gram na skrzypcach. Jestem z Nowego Sadu w Serbii. Pochodzę z rodziny muzyków. W sumie reprezentuję już 3 pokolenie. Moi obydwoje rodzice są muzykami. Mama jest nauczycielką gry na skrzypcach. Gorące serce, chłodny umysł. Tata jest śpiewakiem operowym. Jeden dziadek jest muzykiem wojskowym, drugi muzykologiem. Mnóstwo czasu spędzam z moimi zwierzakami. Kocham je. Czasem robię im zabawki ze starych szmatek albo z materiałów z recyklingu. Oprócz spędzania czasu z moimi zwierzętami, uwielbiam robić filmiki na TikToka. W Serbii odbywa się mnóstwo festiwali. Kiedy dorosnę, najbardziej chciałabym wystąpić na festiwalach Nomus i Bemus. Tak jak mój idol Nemanja Radulović. Na scenie Lana Zorjan z Serbii. Thank you.
Lana. Hello. Cześć, Lana. Cześć. Oh, hello. Nie bój się, to tylko ja. Powiedzieli mi, że kochasz występować, ale nienawidzisz być z dala od swojego telefonu dłużej niż 10 minut, więc ci go przyniosłem. Znów jesteście razem. Co? Dziękuję. A tym też się zajmujesz, robieniem tak? Nie.
Mogę sobie zrobić z tobą selfie? Jasne. Jestem zbędny, prawda? Postaram się wyglądać jak Justin Bieber. Daj radę. Okej, dziękuję, dziękuję. Nemanja jest z ciebie zadowolony, przynajmniej na takiego wygląda. Lana, byłaś super. Jest w tobie jakaś siła, która cię napędza. Sprawia, że jesteś nie do powstrzymania. To wspaniała cecha. W niektórych momentach może powinnaś przywiązywać większą uwagę do znalezienia równowagi. Ale masz zaledwie 11 lat. To było wspaniałe. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze jeden gość, który całkiem nieźle gra na skrzypcach. Wiem. Nie będziemy im kazali rywalizować, ale obaj są całkiem nieźli, prawda? Jasne, to oczywiste, że obaj są świetni. No to posłuchajmy, co Maxim ma do powiedzenia na temat twojej gry. Lana, dzięki. Wspaniały występ. Całkowicie zgadzam się z Nemanią. Scherzo Tarantella to całkiem podstępny utwór. Wiem, prawda? Ale widzę, że sprawia ci sporą przyjemność. To jeden z moich ulubionych utworów skrzypcowych. Zawsze marzyłam, by go zagrać. Tak. Ale wiesz, czym jest tarantula, prawda? Tak. Jednocześnie powinnaś się czuć komfortowo i niekomfortowo, niczym na krawędzi. Z czasem będziesz mogła trochę przyspieszyć i utrudnić zadanie orkiestrze i dyrygentowi. Tak przy okazji, to powinniśmy ich skomplementować. Tak. To bardzo trudny utwór. Dziękuję bardzo. Alicjo, droga młoda damo, gdy patrzę na ciebie, kiedy grasz, nie widzę dziecka. Widzę profesjonalnego muzyka i to jest moja recenzja twojego występu. Dziękuję bardzo. To teraz możesz udostępnić nasze zdjęcie. Było mi miło cię poznać, Lano. Bardzo dziękuję. Kiedy zobaczyłam na scenie gospodarza, byłam bardzo zaskoczona. Słuchałam, co mówią sędziowie i wtedy zobaczyłam go z moim telefonem. Chwilę później zrobiliśmy sobie selfie, co było urocze i bardzo mi się podobało. Witaj! Uściskom nie ma końca. Czuć, że Lana lubi scenę i kocha skrzypce. Zna to z domu. Wiem, że jesteś królową pewnej aplikacji, w której jest dużo tańca i fajnych ruchów. Chcesz nakręcić razem filmik? Jasne, okej. Teraz ja się stresuję, jak ty wcześniej. W czasie pandemii te wspaniałe występy nie byłyby możliwe bez przestrzegania ścisłych zasad bezpieczeństwa. Każdy z 500-osobowego zespołu jest stale poddawany testom. Poza sceną wszyscy muszą nosić maseczki, zachowywać odpowiedni dystans, przejść przez bramkę dezynfekującą oraz mają mierzoną temperaturę. Cały czas robimy zespołowi testy i mierzymy temperaturę. Gdyby ktoś miał gorączkę, zostałby odizolowany. Niestety coś takiego przydarzyło się naszemu sędziemu z Serbii, Nemanji Radulovićowi. Dlatego nie może być z nami w kolejnych etapach programu. Lekarze robią mu testy, a my czekamy na wyniki. Oczywiście nadal będzie naradzał się z sędziami, aby ogłosić werdykt, ale zrobi to online. Mamy nadzieję, że wróci do nas jak najprędzej, a tymczasem życzymy mu zdrowia, prawda? Absolutnie. Zatem w oczekiwaniu na jego powrót kontynuujmy nasz konkurs Wirtuozi V4+, Międzynarodowy Talent Show. Bo wspaniali młodzi wykonawcy czekają, a to oni są tu najważniejsi, ponieważ są przyszłością muzyki klasycznej. Nazywam się Maja Patkos, mam 14 lat i od 7 lat gram na harfie.
Tym instrumentem wyrażam emocje, których nie byłabym w stanie wyrazić słowami. Uwielbiam jej brzmienie. Będąc harfistką, dużo czasu spędzam siedząc, dlatego tak lubię wychodzić na zewnątrz. Z siostrą zaczęłyśmy grać w tenisa. Jesteśmy na podobnym poziomie, więc świetnie nam się razem gra. Jest dobrą partnerką. Uwielbiam z nią grać. W tym konkursie najważniejsza jest odwaga i Maja zdecydowanie ją ma. Wszyscy się do niej uśmiechają i są jej życzliwi. Jest ulubienicą całej rodziny. Cieszę się, że Maja dostała się do konkursu Wirtuozi V4+. To duża rzecz dla niej, dla szkoły, dla Segedynu. Gdybym miała wyobrazić sobie siebie w przyszłości, to moim marzeniem jest zagranie na dużej scenie, przed ogromną publicznością, której sprawię radość. Na scenie Maja Patkosz z Węgier. Thank you.
Wow. Maja. Maju, to było wspaniałe. Twoja gra w połączeniu ze scenografią. Czułem się, jakbym był pod wodą, a ty byłaś syreną. Porozmawiajmy o możliwościach, jakie daje harfa. Peterze, czy można na niej, tak jak na skrzypcach, przekazać wiele różnych nastrojów? Czy rzeczywiście harfa może być tak wszechstronna? Oczywiście. Może nawet bardziej, bo dysponuje bardzo szeroką skalą dźwięków. Można na niej grać glissando i melodię. Myślę, że Maja pokazała nam prawdziwe możliwości harfy. Stworzyłaś coś wyjątkowego. Nie chciałem, żebyś przestała grać. Nie chciałem, żeby to się skończyło. To prawda, myślisz sobie, graj bez końca. To uskrzydla. Eriko? Maju, udało ci się zatrzymać czas. To, czego właśnie wysłuchałam, było na najwyższym poziomie. Myślę, że jedynie garstka osób jest w stanie zagrać tak doskonale. Wszystko się zgadzało. W studiu panowała cisza jak nigdy wcześniej. To, jak z biegiem lat zespoiłaś się ze swoim instrumentem, jest wspaniałe. Dziękuję. Dziękuję. Byłam zdumiona rozpiętością dynamiczną, jaką osiągnęłaś dzięki swojej precyzji i dbałości o szczegóły. Bo jak dla mnie, ty opowiadasz historię, która kryje się za utworem muzycznym. To nie była zwykła gra. Dziękuję. Twoja muzyka to balsam dla naszych dusz i wydaje mi się, że to najwspanialsza rzecz, jakiej muzyk może dokonać. Maju, dziękuję ci, gratuluję występu i mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się ponownie. Mam nadzieję. Jestem bardzo szczęśliwa, że mój występ spodobał się sędziom. Wydawało mi się, że wszyscy wstrzymali oddech, nawet osoby w kulisach. Można to było poczuć. I udało jej się przyciągnąć uwagę. Jak się czułaś na scenie? Świetnie, naprawdę wspaniale. Muszę ci powiedzieć, że twoi rodzice się popłakali. Tylko mama. Nie, twój tata też. Widziałam, jak twój tata płakał. Sprawiłaś, że rodzice są z ciebie bardzo dumni. Sport i muzyka często się łączą ze sobą, wzajemnie się dopełniają. Dobre poczucie rytmu bardzo przydaje się piłkarzowi. Zobaczmy poczucie rytmu naszego kolejnego zawodnika, Dawida Siwieckiego z Polski. Mam na imię Dawid Siwiecki, mam 14 lat, pochodzę z Polski, mam miejscowości Krzywe. Od 7 lat gram na akordeonie. Dziadek również grał na akordeonie. I to właśnie on zaraził mnie pasją do tego instrumentu. I muzyka jest dla mnie największą przyjemnością. Nigdy nie byłem na Węgrzech. Cieszę się, że za sprawą międzynarodowego konkursu mogłem tu przyjechać. Gdy długo ćwiczę na akordeonie, to muszę się odprężyć, pokopać z tatą i młodszym bratem w piłkę. Bardzo się cieszę, że tu w Budapeszcie również mogę pograć z tatą w piłkę. Bardzo chciałbym wygrać konkurs Virtuosos, ponieważ nie mam jeszcze własnego instrumentu. Jak wygram, to kupię akordeon swoich marzeń. Accordion of my dreams. On stage. Na scenie Dawid Siwiecki z Polski. Thank you.
Czy dobrze zrozumiałem? To była sonata rockowa? Tak, to była tokata. Rockowa tokata. I sam zagrałeś partię perkusji? Interesujące. To nie była klasyka, to nie był rock and roll. Czy jest dla ciebie coś pomiędzy tymi gatunkami, czy może to po prostu wszystko muzyka? No, szczególnie kompozytor zażyczył sobie właśnie takiego wykonania i takiego zapisu nutowego, więc chyba to właśnie co dwa w jednym. I zagrałeś to idealnie. Może usiądź sobie, bo to trochę ciężkie. I posłuchamy, co jurorzy mają ci do powiedzenia o twoim występie. Siadaj. Peterze, zacznij. Zakochaliśmy się w twojej choreografii, nie tylko w muzyce. Twoje całe ciało wibrowało, jakbyś tańczył do rytmu tokaty. To było niesamowite. Myślę, że jesteś bardzo dojrzały muzycznie, grasz na zaawansowanym poziomie. Nie chodzi mi tylko o perfekcję rytmiczną, ale o to, jak prowadzisz frazę. Jestem oczarowany twoim występem. Cieszę się, że mogłem cię poznać. Tak, to fascynujące oglądać Dawida. Jesteś jednością z akordeonem, a ja czasami tracę orientację, gdzie kończysz się ty, a zaczyna instrument. To idealny scenariusz. Kiedy scalasz się z nim, staje się częścią ciebie, a to ogromny talent. Tego nie da się wyuczyć. Brawo. Eriko, mam tu zapisane takie zdanie. Dla mnie granie na instrumencie jest ucieczką od codzienności. Jaka jest ta codzienna rzeczywistość? Moją rzeczywistością jest tylko i wyłącznie muzyka i bez niej nie mogę żyć. Gratulacje. Alicjo, możecie rozmawiać po polsku. Niech to będzie przekaz z serca do serca. Przede wszystkim to, czym mnie ująłeś od pierwszego momentu. Twoją niezwykłą charyzmę na scenie. Powiem ci, że jeśli słucham muzyka i mam gęsią skórę i łzy w oczach, to ja szukam właśnie takich emocji, a mi te emocje przekazałeś i bardzo ci jestem za to wdzięczna. Trzymam kciuki za twoją karierę. Dziękuję bardzo. Nic lepszego chyba nie mogłeś od nich usłyszeć, prawda? Tak, jeszcze raz dziękuję jury za te piękne słowa skierowane w moją stronę. Bardzo dziękuję. Możesz być z siebie dumny. Dziękuję. Przepraszam, co się stało? On pochodzi z bardzo małej miejscowości. Naprawdę? To takie wzruszające, że jego największe marzenie to mieć własny instrument. To chyba najbardziej mnie poruszyło. Wyglądał na tak nieśmiałego, a tak naprawdę chłopak był czystą radością. Jego muzyka była w tym prawda. Grał z serca. Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. Wiesz, ile znaczyłoby dla niego posiadanie własnego instrumentu? Pokazał coś więcej niż muzykę. Miał w sobie opowieść. On chce wygrać, bo kiedy zdobędzie nagrodę, to przeznaczy ją na kupno akordeonu. Połączenie jego wykonania i osobistej historii sprawiło, że się rozkleiłam. Mogę zacząć? Podnieś? To wypada. Bardzo ciężki. Jejku! Okej.
Ojeju, ale to jest naprawdę ciężkie, to nie żart. 15 kilo coś tam. This is not a joke, this is really heavy. Okay. Jest co dźwigać, jest. To nawet mnie jest co dźwigać, a co dopiero. Ale jak śmiesznie, niesamowite. A jeszcze bardziej jak to, że jak ubierzę, to w ogóle nic nie widać, ani guzików, nic nie widać, ani tych jajnych. Na pamięć cały czas wszystko. Albo do lustra, albo na pamięć. A do lustra, no tak jak w tańcu. W tańcu, zawsze przed lustrem, no bo nie widzisz siebie normalnie. Przekroczmy trochę granice naszego programu i polećmy prosto do Japonii. Nasz kolejny uczestnik, Edward Kollert, jest Czechem, a jego mama pochodzi z Japonii. Dlatego nasz młodzieniec może nam udowodnić, że jest nie tylko wspaniałym skrzypkiem, ale i ekspertem w robieniu sushi. Arigato. Nazywam się Edward Kollert, mam 17 lat, pochodzę z Pragi i gram na skrzypcach. Mój ojciec jest Czechem, a mama Japonką. Urodziłem się w Tokio. W wolnym czasie dużo jeżdżę na rolkach. Czechy szczycą się swoją muzyczną historią. Mamy wielu wspaniałych kompozytorów, w tym moich ulubionych, Bohuslava Martinu i Ericha Korngolda. Kocham podróże i jazdę na rolkach. Uwielbiam również kuchnię, próbowanie nowych potraw i gotowanie, włączając w to sushi, które przygotowywać nauczyła mnie mama. Syn bardzo się cieszy, że może tu być. Już nie może się doczekać programu. Jest zachwycony, że może wziąć udział w konkursie. Mam nadzieję, że międzynarodowemu jury spodoba się mój występ. Na scenie Edward Kollert z Czech. Thank you.
Edward Collett. Edward Collett. Edwardzie, skrzypco ręki. Ale z ciebie facet. Skrzypaczki zawsze idą w stronę duchową, wybierają utwory pełne czułości. Ty sięgnąłeś po namiętną Carmen. Tak. Zainteresowało mnie też to, że lubisz gotować. Tak. Twoje ulubione dania to sushi i paella. Tak. W jakiej kolejności je podajesz? Lubię paellę. Jest kolorowa i pochodzi z Hiszpanii. Nie jesz obydwu dań naraz? Nie, to za dużo. Maksimie, czas wrócić do pracy. To było świetne, naprawdę znakomite. I nie chodzi mi wyłącznie o perfekcję wykonania. Masz w sobie pasję, miłość do muzyki, wszystkie potrzebne składniki, tak jak przy gotowaniu. Jeśli mogę ci coś zasugerować, to kolejnym pułapem, do którego powinieneś dotrzeć, jest odkrycie swojego własnego stylu, twojego indywidualnego muzycznego brzmienia. Tak, że gdybyśmy teraz opuścili przed tobą kurtynę, to i tak byśmy wiedzieli, że to gra Edward. A jak to osiągnąć? Uczciwie wsłuchaj się w siebie. Usłysz swoją wewnętrzną muzykę. Dziękuję. Gabriello? Edwardzie, jestem taka dumna. Muszę ci powiedzieć, że masz wspaniały zakres dynamiki i jesteś urodzonym wykonawcą. Do tego współpracujesz z orkiestrą w pełnej harmonii. Bardzo mi się podobało. Dziękuję ci za to wspaniałe przeżycie. Dziękuję bardzo. Będę trzymała kciuki. Eriko? Edwardzie, jesteś wręcz ekstremalnym wirtuozem. Naprawdę. To, jak grałeś, twoja interpretacja była niewiarygodna. Jesteś wybitny we wszystkim. Twoje niezwykłe umiejętności wróżą ci piękną przyszłość. Dziękuję. Jesteś błyskotliwym chłopakiem i naprawdę bardzo mi się twój występ podobał. Dziękuję. Cześć. Trzymaj się. Jestem zadowolony z występu. Dobrze mi się grało w tym pięknym studiu z orkiestrą i dyrygentem, kiedy jury siedziało przed nami. Wydaje ci się, że to było szkolne wykonanie? Ty tu jesteś maestro. On ma świetną technikę, może zrobić wszystko, ale nie robi w grze oddechu. Kiedy popełniasz błąd, ale oddychasz, to ten błąd staje się częścią twojej muzycznej ekspresji. I to jest jego problem, którego nie dostrzega. Edwardzie, przyjacielu, chodź tu do nas. Dowiedziałam się, że jesteś obywatelem świata, że chodziłeś do szkoły w Madrycie, później w Szwajcarii, to prawda? Tak. To interesujące, mówisz tymi wszystkimi językami? Większością z nich tak. Iloma? Rozumiem 7. Niesamowite. To pewnie potrafisz się porozumieć w każdym miejscu na świecie. W pierwszej części półfinału mieliście już okazję zobaczyć pięknie śpiewającą słowacką uczestniczkę Alżbetę oraz Vanessę, jej przyjaciółkę, która jej kibicowała. Teraz sytuacja się odwraca i to Alżbeta będzie trzymała w kulisach kciuki za swoją koleżankę. Jest tutaj ze mną i obie jesteśmy podekscytowane, czekając na występ jej przyjaciółki, który rozpocznie się za kilka sekund. Oto przed wami Vanessa Cierna ze Słowacji. Nazywam się Vanessa Cierna. Pochodzę z małej wsi Oslany w centralnej Słowacji. Jestem sopranem. Zaczęłam śpiewać, kiedy byłam bardzo mała, właściwie odkąd pamiętam. Śpiewanie wymaga siły, dlatego staram się być w formie. Ostatnio zaczęłam regularnie trenować i wydaje mi się, że mój śpiew również na tym zyska. Fakt, że usłyszą mnie widzowie z 5 różnych krajów, jest niesamowity. Trochę się tym denerwuję, ale też nie mogę się doczekać, kiedy zadebiutuję. Cześć. Przyniosłam ci coś słodkiego, ale tylko jeśli masz ochotę. Przyjaźnimy się od dawna, od ponad 4 lat. Dlatego cieszę się, że razem możemy wziąć udział w tym konkursie i nawzajem się wspierać. Może nam się uda? Tak. On stage. Na scenie Vanessa Cierna ze Słowacji.
Vanessa, good evening. Dobry wieczór, Vanessa. Mam bardzo ważne pytanie. Elżbieta była tu przed tobą. Jesteście przyjaciółkami, które muszą tu ze sobą konkurować. I obie chcecie wygrać. Czy to nie jest dla was kłopotliwe? Wcale. Jesteśmy przyjaciółkami, wspieramy się. Wiem, że ona też kocha śpiewać. Bez względu na to, która dostanie się do finału, albo nawet która wygra, życzę jej jak najlepiej. To w takim razie zapytajmy Petera. Mówicie w tym samym języku, a on jest bardzo krytyczny, jeśli chodzi o operę. Tak wiele spektakli już widział, tyloma dyrygował, że na pewno wie, o czym mówi, w przeciwieństwie do mnie. Jaką partię operową najbardziej chciałabyś zaśpiewać? Nie mam takiej, którą chciałabym wykonać. Podoba mi się wiele rzeczy, ale chciałabym pójść w kierunku lirycznej koloratury. W takim razie mam dla ciebie radę. Kiedy wykonujesz recytatyw, daj sobie w niektórych miejscach troszkę więcej czasu, żeby wibracja wybrzmiała. Ale twoje wykonanie i tak było piękne. Byłaś wspaniała. Dziękuję. A więc chcesz zostać śpiewaczką operową? Bardzo. Wydaje mi się, że Alicja może ci powiedzieć, że prawdopodobnie to nie jest najłatwiejsza praca na świecie. Vanesso, przede mną stoi śpiewaczka operowa. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Zwróciłabym uwagę na dwie rzeczy. Żebyś łączyła nuty, kiedy śpiewasz niższe partie w koloraturze i zwróciła uwagę na artykulację tekstu. Ale poza tym masz piękny głos, a do tego jesteś damą. Bardzo dziękuję. Eriko, wytłumacz mi, o co chodzi. Peter i Alicja wspomnieli o koloraturze. Co to jest? Na przykład, brzmi jasno i lekko. Kiedy śpiewa staccato, te dźwięki, jak w Królowej Nocy, te szybkie, krótkie dźwięki są bardzo lekkie.
Dziękuję. Wszyscy na widowni, przed telewizorami na pewno to wiedzą, tylko ja jeden musiałem się dokształcić. Jestem wdzięczny za cierpliwość. Dziękuję bardzo. To była ogromna przyjemność móc Ciebie poznać. Teraz rozumiem, dlaczego nie mogła utrzymać równowagi. Nie panowała nad ciałem. Nie mieliśmy wrażenia, że czuje swoje ciało. Dlatego miała za mało podparcia dźwięku. Pięknie. Dziękuję. Jesteś taka słodka. Uwielbiam, jak się wspieracie. Jak się masz? Dobrze. Wszystko poszło zgodnie z planem? Nie wszystko. Dlaczego? Co mogłaś zrobić lepiej? Było kilka takich rzeczy. Wydaje mi się, że na próbie przed występem zaśpiewałam lepiej, ale i tak się cieszę. Chyba jednak było nieźle. Jestem bardzo krytyczna, ale muszę to zaakceptować. Teraz już i tak niczego nie zmienię. Nie ma znaczenia, co się teraz wydarzy. Wiem, że każdej z was zależy, po to tu przyjechałyście, ale zasady programu są nieugięte. Już samo to, że jesteście tutaj, oznacza, że obie jesteście wyjątkowe. Konkurs Virtuosi V4+, międzynarodowy talent show, został zapoczątkowany w 2014 roku na Węgrzech. Od tego czasu mnóstwo młodych muzyków mogło wystąpić dla szerokiej publiczności oraz doskonalić swój talent. Nasza kolejna uczestniczka, Amira Abuzara, brała już udział w finale w 2016 roku. Od tego czasu występuje z najlepszymi muzykami w salach koncertowych na całym świecie. I'm Abuzara Amira. Nazywam się Amira Abuzara i zaczęłam grać na skrzypcach, gdy miałam 4 lata, więc gram już od ponad 10 lat. Oprócz skrzypiec uwielbiam parki linowe, a to dlatego, że lubię się ślizgać, zwisać i wspinać. Kiedy przychodzimy tu z mamą, śmiejemy się z tego, jaką jest niezdarą. Park linowy to dobry pomysł po całym dniu ćwiczeń i nauki. One potrzebują aktywności fizycznej, zresztą ja też. To nie jest nasz pierwszy raz w konkursie Virtuosi V4+. Razem z Mariam brałyśmy już udział w 2016 roku i dotarłyśmy do finału. Rok później pojechałam sama i zwyciężyłam w mojej kategorii wiekowej. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tu być ponownie i mam nadzieję, że zmotywuję młodych ludzi do nauki muzyki lub gry na skrzypcach. Na scenie Amira Abuzara z Węgier.
Amiro, wydaje mi się, choć nie jestem ekspertem od gry na skrzypcach, że to było wspaniałe. Dziękuję. Erika nie tylko mówi w waszym języku, ale też bardzo emocjonalnie zareagowała na twoje wykonanie. Zatem wy, dwie Węgierki, porozmawiajcie sobie. Doprowadziłaś mnie do łez, Amiro, naprawdę. To, co dziś zagrałaś, powinno być wypisywane ludziom na receptach jako lek. Wybrzmiały tu najgłębsze emocje duszy. Ból, radość, wszystko. To jest dokładnie to, czym powinna być muzyka. Gabrielo, chcesz coś dodać? Tak. Chciałabym dodać, że wybrałaś utwór, który pokazuje ogrom twoich umiejętności. Jesteś niezwykle precyzyjna. W twojej osobowości jest coś tajemniczego. Nie mogę się tobą nasycić. Napisałaś, że mówisz 6 językami, tak? Tak. Możesz je wymienić? Mieszkałam w Niemczech, tam się urodziłam, dlatego mówię po niemiecku. A oglądałaś mój program? Jasne. Oczywiście mówię też po węgiersku. Mój tata jest Egipcjaninem, więc staram się mówić po arabsku. Angielski. Od 3 lat uczę się francuskiego i jeszcze zaczęłam się uczyć włoskiego. Niesamowite. Maksimie, nigdy nie słyszałem tego utworu. Czy jest popularny wśród skrzypków? To kamień milowy dla wszystkich skrzypków. A zatem to bardzo ważny utwór dla nas wszystkich. Sam zagrałem go, kiedy byłem mniej więcej w twoim wieku. To wielki wysiłek, ale dał wspaniały efekt. Grasz z taką swobodą, a przy tym z nienaganną techniką. W muzyce jest coś ważniejszego niż perfekcyjne wykonanie. To przesłanie. Twoje brzmienie ma to charakterystyczne DNA, które odróżnia cię od innych skrzypków. Jestem pewien, że za kilka lat wspaniale się rozwiniesz. W którąkolwiek pójdziesz stronę, my i tak rozpoznamy, że to ty grasz. To bardzo ważne. Brawo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Mogę ci powiedzieć, że bardzo cię podziwiam i mam do ciebie ogromny szacunek. Byłam bardzo zadowolona, że Erika Miklosze tak bardzo poruszył mój występ, ale najbardziej mnie cieszyło, że mogłam porozmawiać z Maksimem Węgerowem, który uznał mój występ za świetny. Jak wy gracie to pianissimo? Tego nie robi się wyłącznie manualnie. To jest też wewnątrz. Amira, oto ona. Tak, możesz się przytulić. Teraz już można. Powiem więcej, to jest konieczność. Musisz to zrobić. Panie i panowie, napięcie za kulisami rośnie, bo oto nadchodzi chwila, na którą wszyscy czekamy. Ogłoszenie werdyktu. Sędziowie wyszli, żeby się naradzić i zdecydować, który zawodnik z każdego kraju przejdzie do finału. Nemanja dołączy do nich online, więc otrzymamy kompletny werdykt od wszystkich sędziów oraz supersędziego. Cześć, Nemanja. Hej. Jak się masz? Dobrze. Jestem osłabiony, ale wszystko będzie dobrze, na pewno. A twój test? Jak wynik? Najprawdopodobniej negatywny, ale muszę jeszcze poczekać. Pozostań negatywny, tak. Pomimo, że pierwszy wynik testu Nemani był negatywny, musiał on zostać odizolowany od pozostałych uczestników. Dlatego do narady jury dołączył online. Zaczynamy? Jasne. Pokazano mu zdjęcia każdego z wykonawców i opowiedziano o występie, którego nie mógł zobaczyć. On tak bardzo mnie wzruszył. Ona również była fantastyczna. Ten chłopak jest gwiazdą rocka. Na szczęście obydwie serbskie uczestniczki zdążył usłyszeć na żywo w studiu. Mógł wysłuchać obu serbskich uczestniczek, kiedy jeszcze z nami był, dlatego razem z nami i supersędzią był w stanie podjąć decyzję. Możesz porównać obie serbskie uczestniczki? Były kompletnie różne. Obie zasługują na finał. To nie jest prosta decyzja.
Właśnie po to mamy supersędziego Maksima Węgerowa. On pomaga innym w podjęciu decyzji. Powiem tylko tyle. Maksim, proszę, zdecyduj, kto przejdzie do kolejnej rundy. Ja nie potrafię. Ostateczna decyzja została podjęta po długich obradach. Już wkrótce dowiemy się, który z uczestników z każdego kraju przeszedł do finału. Dotarliśmy do najbardziej pasjonującego momentu drugiego półfinału konkursu Wirtuozi V4+. Ogłoszenia decyzji sędziów. Proszę, przywitajmy na scenie uczestników drugiego półfinału. Chciałabym poprosić Maksima Węgerowa, naszego supersędziego, o opinię na temat wszystkich występów, których dzisiaj wysłuchaliśmy. Maksimie? Przede wszystkim jestem zaszczycony, że mogę być częścią tak wspaniałego grona. To był dla mnie szczególny dzień. Przypomniałem sobie, jak jakiś czas temu stałem na waszym miejscu. Pamiętam strach, obawę o to, czy mi się uda, czy nie. Czy jestem wystarczająco dobry? Te dni będę wspominał z radością, bo mogłem wziąć udział w tym niezwykłym konkursie. To nieprawdopodobne, co osiągnęliśmy. Ten program to wspaniała platforma do promowania muzyki klasycznej i waszych talentów. Jesteście naszą przyszłością. Z całego serca dziękuję wam za to. Czy były takie konkursy, w których brałeś udział, ale nie wygrałeś? Byłem szczęściarzem. Zawsze wygrywałem. Ale wiecie, jest taki dowcip o skrzypku, który przyjeżdża do Nowego Jorku, błądzi i pyta na ulicy człowieka: przepraszam, czy wie pan, jak trafić do Carnegie Hall? Facet na to: dam ci radę. Ćwicz. A teraz chciałbym prosić Maksima Węgerowa, żeby powiedział nam, którzy uczestnicy awansowali do finału. W oparciu o naszą wspólną decyzję z polską jurorką Alicją, uczestnikiem z Polski, który przechodzi dalej, jest... Podjęcie decyzji dziś wieczorem okazało się o wiele trudniejsze. Naprawdę nie lubię tej części konkursu. To najtrudniejszy moment. Dawid Siwiecki. Poproszę o wielki aplauz dla Macieja. Byłeś absolutnie fantastyczny. Kocham cię. Teraz przekonajmy się, który z dwójki czeskich zawodników przejdzie do finału. W oparciu o naszą wspólną decyzję z czeską sędzią Gabrielą, uczestnikiem z Czech, który przechodzi dalej, jest... Bardzo trudno jest porównać ze sobą pianistkę i skrzypka. Są w podobnym wieku. Mają wspaniałą technikę. Twardy orzech do zgryzienia. Uczestnik, który przechodzi do finału, to... Edward Collard. Eliszko, dziękujemy za twój wspaniały występ. Kiedy Maksim robi taką małą przerwę, to nie dlatego, że zapomniał, co ma powiedzieć. Buduje suspens. Wydaje mi się, że nauczył się tego od Heidi Klum, prawda? Albo od ciebie. Jeśli ja robię przerwy, to dlatego, że zapomniałem, co mam powiedzieć. Nieprawda. On to robi, żeby było bardziej dramatycznie. Powinienem przyjść do ciebie na warsztaty, mogę? Jasne, ale teraz przekonajmy się, która z serbskich uczestniczek przechodzi do finału. You can bring each other. Możecie zabrać się nawzajem. Now,
W oparciu o naszą wspólną decyzję z serbskim sędzią, Nemanją, uczestniczką z Serbii, która przechodzi dalej, jest... Decyzja była naprawdę trudna, ale musieliśmy ją podjąć. Niestety Nemanja nie może teraz być z nami, ale decyzję podjęliśmy wspólnie. Dokonać wyboru pomiędzy różnymi instrumentami, saksofonem, a skrzypcami, dlatego ten dzień był tak długi. A jej imię to... Kristina Vasić. Kristina Vasić. Dziękujemy, Lano. Wielkie brawa dla Lany. A teraz przekonamy się, która z dwóch węgierskich uczestniczek przechodzi do finału. W oparciu o naszą wspólną decyzję z węgierską jurorką Eriką, uczestniczką z Węgier, która przechodzi do rundy finałowej, jest... Obie są mi bardzo bliskie. Jestem dla nich jak matka, konkursowa matka. Obie grają na niezwykle wysokim poziomie. To również była bardzo trudna decyzja. A kto przechodzi do finału? To Amira Abuzara. Maju, byłaś wspaniała. Dziękujemy ci bardzo za to, co nam dziś pokazałaś. A teraz czekamy na decyzję sędziów, która z dwóch słowackich uczestniczek przejdzie do finału. W oparciu o naszą wspólną decyzję z Peterem, uczestniczką ze Słowacji, która przechodzi dalej, jest... Obie były wspaniałe, przygotowane, dały z siebie wszystko i jestem bardzo dumny, że mamy takie talenty w naszym kraju. Dwie przyjaciółki niczym siostry, ale i tak musieliśmy podjąć decyzję. A więc jej imię to... Elżbieta Rehakowa. Dziękujemy ci, Vanesso. Byłaś spektakularna. A my gorąco gratulujemy Edwardowi z Czech. Elżbecie ze Słowacji. Amirze z Węgier, Dawidowi z Polski i Kristinie z Serbii. To wy przechodzicie do finału konkursu Wirtuozi V4+, międzynarodowy talent show. I to właśnie ci młodzi muzycy pokazali, że są przyszłością muzyki klasycznej. To wszystko na dziś w drugim półfinale konkursu Wirtuozi V4+. Bądźcie z nami za tydzień. Dziękujemy bardzo. Pa, pa i dobranoc. Święta Maria Matka Boska. Cztery. Ślisk. Ślisk. I love it. Thank you. Podoba so mi się. Dziękuję bardzo. Pomilujte, pośpasujte, ale lásku im neslibujte. Ildiko, to była ogromna przyjemność. Jestem twoją największą fanką. Another one, another tak, one, proszę, dziękuję. I jeszcze jeden, jeszcze jeden. Tak.